Nowotwory układu pokarmowego są jedne z najczęściej wykrywanych, m.in. wśród dolnoślązaków. Co roku ponad 2000 osób mieszkających na Dolnym Śląsku diagnozuje się różnego rodzaju nowotwory układu pokarmowego. W związku z tym lekarze apelują do mieszkańców o to, aby się badać, bo to profilaktyka odgrywa kluczową rolę w leczeniu różnego rodzaju nowotworów układu pokarmowego. Wśród nowotworów układu pokarmowego najbardziej rozpowszechniony jest rak jelitogrubego. Profilaktyka tego zachorowania jest prowadzona w Polsce m.in. za pomocą badań przesiewowych. Badania przesiewowe mają bardzo duże znaczenie w przypadku raka jelita grubego, dlatego że jest tutaj bardzo długi okres w porównaniu z innymi nowotworami rozwoju od stadium nowotworu łagodnego, czyli polipa gruczołowego, do inwazyjnego raka. Ten okres najczęściej jest wieloletni i stwarza możliwość rozpoznania i leczenia przed rozwojem nowotworu złośliwego. Tego typu badania profilaktyczne zalecane są osobom po 50 roku życia. U nas również od kilku lat jest wykonywane są badania przesiewowe w pracowni endoskopowej. Badania wykonujemy w sedacji, także badania są wykonywane w sposób przyjazny dla pacjenta. Specjaliści mówią, rak jelita grubego jest trzeci pod względem częstości występowania i coraz częściej jest diagnozowany u osób młodych od 20 roku życia. Jeszcze powiedzmy do końca ubiegłego wieku taką metodą leczenia była metoda otwarta, duże zabiegi chirurgiczne polegające na wycięciu określonych części jelita grubego lub nawet czasem całego jelita grubego metodą otwartą. W miarę rozwoju laparoskopii coraz więcej ośrodków chirurgicznych na całym świecie, w Polsce również zaczęła wykonywać zabiegi resekcyjne jelita grubego metodą laparoskopową. Udoskonaleniem metody laparoskopowej jest technika robotowa. Ta technika z pozoru niczym się nie różni od laparoskopowej, ale tak naprawdę tam widzimy wszystko 16 razy dokładniej. Mniejsze jest ryzyko uszkodzeń różnych narządów. Pacjenci po zabiegu czują się jeszcze lepiej niż po zabiegach laparoskopowych. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej w Wrocławiu zabiegi związane z chorobami układu pokarmowego są wykonywane m.in. za pomocą robota Da Vinci. Chciałem być operowany robotem ze względu też na termin operacji. To nie było tak, że się przestraszyłem, tylko nawet chyba mnie to ucieszyła wiadomość, że bardziej precyzyjna metoda. Powiedziałbym, że nie ma się czego chyba bać. Wszystko musi iść naprzód. Trzeba zaufać chyba technologii po prostu. Więcej informacji na temat działań profilaktycznych w zakresie nowotworów układu pokarmowego można będzie dowiedzieć się w ramach spotkań online pod nazwą OnkoLupa, które zostały przygotowane przez zespół specjalistów z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej USK w Wrocławiu. Echo 24, Nina Iwtyszynko.